Dzięki temu, że do pracy wrócą lekarze, którzy odeszli w 2019 roku, w maju w powiecie wodzisławskim zostanie ponownie uruchomiony oddział chirurgii. Pod znakiem zapytania stoi jednak ponowne otwarcie oddziału pediatrii. Jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów z lekarzami, którzy mieliby ten oddział zasilić w postaci dyżurów, które tam trzeba zabezpieczyć. Pozyskaliśmy panią doktor pediatrę ze specjalizacją, więc możemy tutaj spełniamy wymogi NFZ-u i jesteśmy, że tak powiem, w prawie, żeby ten oddział mógł funkcjonować. Jeśli uda się znaleźć lekarzy, to oddział może zacząć działać od kwietnia. Na razie będzie znajdował się w szpitalu powiatowym w Rydułtowach, a docelowo ma zostać przeniesiony do Wodzisławia Śląskiego głównie ze względu na bardziej nowoczesne zaplecze w tej placówce. Na razie jednak pacjenci, w tym ci najmłodsi, by skorzystać z usług chirurga czy pediatry, muszą jechać do Rybnika, Żor, Raciborza albo Jastrzębia Zdroju. To jednak nie koniec problemów, z jakimi oba szpitale mierzą się już od jakiegoś czasu. W lipcu mają nastąpić ustawowe podwyżki dla pielęgniarek i pielęgniarzy, które mają być adekwatne do wykształcenia. Jeżeli ktoś ma już pracownik istniejący, ma wykształcenie wyższe, to zgodnie z tą ustawą powinniśmy mu płacić, a to już są różnice w granicach 2000. Powinniśmy tą wyższą stawkę płacić. No nie stać nas na to i w tej chwili pan dyrektor będzie wypowiadał mi te umowy. Ma to jednak nie oznaczać zwolnień, chociaż w przypadku zmiany warunków pracy pielęgniarki i pielęgniarze mogą sami odejść z pracy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chirurgia w szpitalu w Wodzisławiu zostanie uruchomiona 1 maja, a pediatria w szpitalu w Rydułtowach 1 kwietnia.